Czuwaj, dzień dobry. Wyższa Szkoła Gospodarki rok 2021 ogłosiła rokiem Świętosława Orzelskiego. Kim był Świętosław Orzelski, który również przebywał tutaj, w Runowie Krajeńskim, na zamku swojego brata? Tak naprawdę to starosta radziejowski, potem polski historyk, pisarz, polityczny mówca, poseł na Sejm I Rzeczpospolitej, wyznawca luteranizmu. Człowiek znany przede wszystkim ze swoich płomiennych wystąpień politycznych, ale również z tego, że napisał Bez królewia ksiąg ośmioro, czyli taką prawdziwą historię bez królewia. Był świadkiem tych wydarzeń. Człowiek sam się, Świętosław Orzelski, herbu Dryja, był urodzony w 1549 w Orle. Byliśmy tam w tym Orle, zmarł w 1598. Niestety, jako kronikarz został zapomniany. I bardzo źle się stało. Dlaczego został zapomniany? No, przede wszystkim dlatego, że pisał po łacinie. To zostało przełożone pod koniec XIX wieku i wydane w Petersburgu. Potem na początku XX wieku również w Krakowie. Niestety nie wszedł do panteonu kronikarzy polskich, a szkoda. Tak opisuje on pogrzeb Zygmunta Augusta. Ciało Zygmunta Augusta, wywiezione od dawno z Knyszyna, stało w Warszawie, gdzie się zaczęło spodziewać przyjazdu Henryka, odprawiono je do Krakowa. 4 lutego stanęło w prądniku na dworze biskupim, o 1000 kroków od miasta, gdzie w przytomności infantki Anny, złożone na dzień jeden, potem wprowadzone zostało do Krakowa. Na spotkanie jego wyszło duchowieństwo ze wszystkich kościołów i scholastycy. Za nimi posłowie cesarski, francuski, węgierski, szwedzki, wenecki, księcia Ferrary, margrafa brandenburskiego, księżnej brunświckiej, książąt Prus i Pomorza. Wymienieni posłowie i wszyscy senatorowie na pogrzeb wyznaczeni stanęli na kleparzu u kościoła świętego Floriana. Gdy wprowadzono do tego kościoła ciało nieboszczyka, po mszy odprawionej podług rzymskiego obrzędu, kontukt w takim porządku udał się na zamek. Naprzód szły tłumy duchowieństwa i dziwiatwy należące do kościołów i szkół. Dalej arcybiskup i biskup w infułach i ornatach. Potem 1200 ludzi w czarnych sukniach z zapalonymi świecami. Za nimi chorążowie wszystkich ziem, każdy ze swoją chorągwią. Było ich 300 i wszyscy konno. Wielką królewską chorągiew dźwigał Bernard Maciejowski, chorąży nadworny. Dalej prowadzono 30 koni pokrytych jedwabnymi opony. Potem niesiono 30 trumien pokrytych jedwabnym złotem haftowanymi całunami. Potem jechał Jerzy Mniszek, krajczy koronny na pięknym koniu, w zbroję królewską od stóp do głów przybrany. Następnie garnecz, dworzanin, który w królewskie szaty odziany konno. Potem senatorowie, wszyscy pieszo. Przed wozem niesiono klejnoty koronne. Naprzód Andrzej Zborowski, wojewoda sandomierski, niósł miecz. Piotr Zborowski, jabłko. Jan Firlej, wojewoda krakowski, berło. Potem ciągnął się wóz, na którym spoczywało ciało królewskie, a z każdej jego strony szło 50 dworzan ze świecami. Potem następowali posłowie cudzoziemcy, za nimi Anna Infantka, siostra nieboszczyka, prowadzona przez posłów cesarskiego i francuskiego. Potem ogromne mnóstwo innych niewiast i panien. Gdy kondukt stanął na zamku, prześpiewano wielką mszę w kościele świętego Stanisława, po której złożono ciało królewskie obok zwłok ojca jego w grobowcu zbudowanym przez Zygmunta I, zmarłego przed 26 laty, w marmurowej, bardzo wysokiej kablicy, bardzo pięknym gustem. Także ten grobowiec z wspaniałością i kosztownością przechodził wszystkie inne grobowce. Następnie wszyscy senatorowie rozeszli się do swoich gospód. Takie i następne
opowieści o czasie bezkrólewia, a potem rządów Henryka Walazego, ucieczki rządów Stefana Batorego, znajdziemy w zapomnianej kronice Orzelskiego. To dobrze, że Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ogłosiła rok 2021 właśnie rokiem Orzelskiego. Dziękuję i zapraszam do kolejnego odcinka.